Witam Was na kanale Marcin Kotowski Fishing. Dzisiaj jesteśmy na jeziorze Goczałkowickim. Moim gościem jest oczywiście tutejszy przewodnik Robert Policha. Witam. Jeżeli interesuje Was taki materiał, interesuje Was, co mamy do powiedzenia na temat sandaczy, a co ma do powiedzenia Robert na temat tego zbiornika, to oczywiście zapraszam na dalszą część. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Robert, to powiedz kilka słów na temat tego zbiornika. Co to jest za zbiornik? Czym się charakteryzuje? Czy zbiornik jest taki stricte sandaczowy. Generalnie jest tutaj bardzo duża populacja okonia, ogromna populacja białorybu, bo tutaj wędkarze łowią amury po 30 kilo. Jest to zbiornik gospodarki rybackiej. Kupuje się tym górnośląskie wodociągi i no co mogę powiedzieć, no zbiornik jest taki jak powinien być, bo tak to nazwijmy po skrócie, że po prostu jest gospodarowany, wielu mówi bo rybak, bo to tak nie jest, bo rybak tutaj codziennie rozstawia sieci, codziennie go gospodaruje, ale też go zarybia i odłów jakby ryby, sandacza, białorybu i tak dalej jest znacznie mniejszy jak od tego jak jest zarybiany, nawet to nie się tutaj to nawet się nie nazywa zarybieniem, tylko nazywa się to uzupełnieniem, dlatego że corocznie jest podliczona ilość zabranej ryby z kart plus odłowy rybackie i wpuszczanie załóżmy 500 tysięcy osobnika sandacza, to jest właśnie uzupełnienie, to nie jest jakby zarybienie. Ten zbiornik jest zarybiony od lat i on ma swój jakby po głowie sandacza, okonia i tak dalej, ale co roku jest eksploatowany przez wędkarzy i właśnie tego typu akcje, typu 200 tysięcy szpaka, 500 tysięcy sandacza, to jest uzupełnienie. No i ten zbiornik żyje. Na tym zbiorniku ty pływasz, można z tobą popływać, no i padają potężne, naprawdę potężne sandacze. Możecie zobaczyć sobie kilka zdjęć złowionych tutaj wielkich sandaczy. My mamy chrapkę na takiego sandacza. Przyjechałem tutaj wraz z Tomaszem do Roberta i pływamy. Dwa dni i próbujemy złowić właśnie jedną dużą rybę. Oczywiście to jest tylko wędkarstwo, to są tylko ryby. I wszystkiego zaplanować się nie da, a tym bardziej rekordowej ryby. No ale jesteśmy pełni nadziei. Patrzcie, czy udało nam się złowić jakieś wielkie ryby i co udało nam się złowić. A ja korzystając z okazji, troszeczkę od tutaj Roberta wyciągnę może informacje na temat, jak ty szukasz sandacza na tym zbiorniku. Jakie miejsca tobie się najczęściej sprawdzają. Gdzie lubisz złowić tą dziewięćdziesiątkę? Wiesz co, zbiornik jest, no jak wiadomo, zbiornik jest zaporowy, więc są zawalane tutaj trzy wsie. Wiadomo, że są to już część tego dna jest jakby przymulona. Tutaj trzykrotnie jakby była powódź, więc nawet Wisła w tej początkowej fazie zmieniła swój bieg, te koryto. Więc zbiornik jest generalnie ciężkim łowiskiem z dwóch powodów. Po pierwsze to bardzo dużo ryby, dużej szczególnie, stoi w zawadach, w takich karczach, w gruzach, głęboko w gruzach, trzeba wyczekać, jak one wyjdą na żer. Tak, to jest najłatwiejsze. Oczywiście drugą metodą jest po prostu tak jak wpuszczanie tej przynęty, próbowanie eksploatowania tego, tych ich jamek takich, czy tam gdzieś pod jakąś belką, czy tak dalej. Ale zawsze to grozi przycięciem plecionki, urwaniem fluorokarbonu, bo gdzieś tam ta przynęta ci wpadnie niewłaściwie. Też takie łowię. Natomiast staram się ich wyczekać, jak one wychodzą w tych porach żerowania. W niektórych porach roku jest to łatwiejsze. Tak jak teraz łowimy, jest to dużo cięższe, ponieważ te cykle brań są bardzo, bardzo, ale to bardzo krótkie. Co więcej, no w czerwcu staram się je łowić troszkę płycej, natomiast ja mam taką zasadę, że wyczekuję ryby, które schodzą z tarła. Po prostu nie pływam po tych 1,5-metrowej wodzie, metrowej. Mam taką swoją zasadę. Natomiast, tak jak mówię,
Sandacze łowi się tutaj praktycznie na trzy sposoby. No, albo się łowi w takich karczach, zawadach, łowi się w gruzach. No i jeszcze są blaty przy korycie, które te sandacze wychodzą żerować. Pod warunkiem, że akurat jest taki miesiąc, tak jakby na przykład czerwiec, który był bardzo owocny, bo łowiliśmy bardzo dużo ryby, gdzie ten, cała populacja tego młodego sandacza trzymała się tym na rybek, trzymała się tych blatów. No i na tym żerował sandacz, później na tym żerował okoń. Kto był, to wie, bo łowiliśmy po 300, po 400 okoni. Natomiast drugą sprawą jest taką, że zbiornik ma bardzo dużą bazę pokarmową i dlatego jest ciężki. To jest, ja jakby porównuję ten zbiornik do takiej wody jak Holandia. Na pewno nie mogę go porównać do jakiejś wody jak Czorsztyn czy coś takiego, bo jest, przede wszystkim jest praktycznie równy. Tam niewielkie są różnice, bo w jednej części to jest 5-metrowy zbiornik, w drugiej to jest 6-7 metrów. No i oczywiście koryto jest głębsze. Natomiast prawda jest taka, że ta baza pokarmowa powoduje, że ten sandacz potrafi być nagle jakby totalnie w innym kierunku pójść. On znika po prostu. Miałem takie sytuacje, że mam jakieś takie swoje cykle, że on w jakimś tam porze roku wchodzi, gdzieś tam się zbiera. To w tym roku na przykład miałem taką akcję, że on wszedł, ja go już obserwowałem na sądzie, mówię, ok, no to zbiera się, będziemy mieć tutaj jakby żniwa wędkarskie. Po czym z jakiegoś nieznanego mi powodu w jedną noc się zawinął i już nigdy tam nie wszedł. Także jest to ciągłe szukanie. Tak, bo tak jak mówię, no jakby cały czas to podkreślmy, że to jest zawsze drobnica, tak? A ta drobnica, wiesz, no powoduje to, ta część przy wejściu Wisły jakby jest bardzo płytka. Ja tam po prostu nie pływam. W czerwcu nie pływam z racji tarła, później nie pływam też z racji różnych zawad, które można rozbić silnik i tak dalej. Jest to bardzo płytka część. No i jak ta drobnica tam się ustawi, to większość tej ryby dużej jest tam. Po drugie, ten rok wydaje mi się, że jest, nie wiem, czy sandacze nie wszystkie się wydarły i mam wrażenie, bo miałem bardzo, bardzo, bardzo dużo tych ryb łowionych, takich dużych. No, nazwijmy to duże, to już od 70 tam parę plus do góry. Nie tylko mówimy o tych 90-kach, natomiast nagle, można powiedzieć, z dniem 4 lipca jakby odcięło, tak jakby odłowił te ryby. Po prostu nie miałem w ogóle z nimi kontaktu i to nie było tak, że one nam nie brały, tylko nie miałem nawet jakby kontaktu wzrokowego na sądzie, żebym widział te duże zapisy. I można powiedzieć, że teraz, nie wiem, 2 tygodnie wstecz pojawiły się znowu pokazywać te duże ryby, więc one mają gdzieś tutaj swoje miejsca. No to jest 3300 hektarów wody. Potężna. Więc one mają swoje miejsca, gdzie sobie staną i sobie tam ten. A po drugie, logicznie myśląc, no to po co on ma jakby pływać po całym zbiorniku, jak ma gdzieś tam, nie wiem, bazą pokarmową, na przykład płoci czy czegoś, on to z reguły tutaj żeruje na swoim narybku lub okonia, ale też już na płoci. I może być tak, że gdzieś ta płoć tam się trzyma na płociznach i on sobie tam siedzi ten duży i jakby nie ma powodu tutaj schodzić. I teraz zaczął tutaj znowu schodzić. Więc zobaczymy, jaki będzie końcówka sezonu. Ma być zima, ma być śniegi, więc będzie ciekawie. No tak. Tutaj Robert już powiedział, że właśnie głównie szuka ryb. Zresztą my tak też pływamy z Robertem na takiej głębokości około 5 metrów. To są takie typowe blaty wychodzące koło starego koryta rzeki. Po tych blatach się kręcimy. Uwierzcie mi, no piękne zapisy dróg podwodnych, gruzowisk, karczy. Co prawda ryb za wiele w nich nie ma. No to jest tak, jak Robert powiedział, wielki zbiornik, więc cały czas tych ryb szukamy, próbujemy namierzyć drobnicę. Właśnie ta drobnica jest kluczowa. Ta drobnica jest kluczowa, żeby ją znaleźć, a przy niej na pewno znajdziemy drapieżniki. Robert, może jeszcze powiedz, przy takich głębokościach tych 4-5 metrów, jakiej gramatury używasz? Jakiś główek, bo na pewno często dostaję takie pytania, jaka wielkość przynęty, jaki kolor przynęty, jaki ciężar główki dźwigowej. Co tobie się najczęściej sprawdza? Zacznijmy od kolorów. Kolory to tak jak mówię, głównie naturalne. No różne rzucamy do wody, rzucamy i fluo, i pomarańcze, i róże były tutaj grane. Nawet tu miałem ekipę, która postanowiła zapytać się mnie, czy mogą tylko różami łowić. Wyjechały dwie życiówki, więc jakby nie ma tu książkowych przykładów, nie ma tu schematów też. Natomiast prawdą jest taką, że zbiornik jest takich jakby przynajmniej naturalnych, dlatego że tak jak mówię, on żeruje na niewielkich rybkach, na tym pogłowiu sandacza takim 10-centymetrowym. Więc takie gumy najwięcej grają, najlepszą robotę robią. Główki różnie. Było łowione początkiem sezonu na 7 gramach, później na 10. Niektórzy twierdzą, że powinno się łowić i na 35. Ja
rzadko łowię, bardzo rzadko łowię takimi gumami, takimi przeszągówkami. Ciężkimi. Natomiast może jest to metoda. No ja używam tych przydziale takim, nazwijmy to, od 10 do 20 gramatury. To takie bardzo dobrze mi się tu sprawdzają, nawet przy dużych wiatrach są wyczuwalne i tak dalej. Także taki przedział główek tutaj stosuję. Ja na przykład już stosuję w ogóle główki na krótkich hakach przy sandaczach, żeby ta guma fajnie pracowała. Staram się na przykład przy takim 10-centymetrowym to już 3-0, max 4-0 rozbroić, żeby ta guma też jak najwięcej tej pracy gumy uzyskać. Nie? Tylko że teraz jest tak, że na przykład w tamtym roku jak nie ma schematów i zawsze mówię, że czym więcej ich łowię, tym mniej o nich wiem. I taki jest ten właśnie sezon, że na przykład koguty, które w tamtym roku były, można powiedzieć, podstawą pudełka, bo często lubiały takie mocne prowadzenie, szybkie tego koguta, wysokie podbicia. W tym roku to kompletnie tu nie działa. Po prostu nie wiem, te ryby nie mają potrzeby takiej agresji. W ogóle jakby nie było w nich agresji, nie? I też się zastanawialiśmy tu ostatnio z gospodarzem, czy to jest właśnie ten powód, że... Że może nie było tego tarła, albo było... Znaczy tarło było na pewno bardzo dobre, to bez dwóch zdań. To jest w ogóle... Tutaj mam informację od wielu osób z okolicznych zbiorników, że widzą to, że ten sandacz wyszedł w tym roku, drobne. Że... Nawet na jakichś kanałach, czy na czymś chłopaki mówią, że w nocy przyświecą, to tego sandaczyka jest pełno. Tylko nie wiem, czy wszystkie ryby przystąpiły do tarła, no bo te duże znikły, jakby gdzieś się tam schowały, a jest taki... dużo się mówi o tutaj na przykład o tym, że były takie sezony, że sandacz po prostu ma bardzo ciężko spalić tą ikrę. Ma bardzo ciężko zrzucić, jak się nie wytrze, nie? Tak. I wtedy on praktycznie cały sezon wegetuje. I może być to przyczyną, no bo... Był taki moment, że naprawdę ten zbiornik, on posiada ogromne, to jest 140-150 ton ryby konsumpcyjnej od 50+, które jakby jest w zbiorniku Goczałkowice. Tak jakby ta ryba została, po prostu jakby się wyniosła z tego zbiornika. Ja wiem, że ona tu jest, bo ja ją widzę na sądzie, tylko że te ryby nie mają w sobie, po prostu nie żerują. Albo żerują w tak krótkich cyklach, że można nawet się pomylić na zasadzie przepłynięcia z miejscówki na miejscówkę, że ten cykl można przeskoczyć. Nie, bo mieliśmy takie akcje, że wpadamy, i załóżmy, jest branie praktycznie po ustawieniu łódki, od razu siedzi sandacz i koniec. I za chwilę widzę, jak drobnica topnieje, znika. I tak jakby, wiesz, no nieraz jest to tak, że ta drobnica na przykład w tym okresie też chodzi po całym zbiorniku, bo mieliśmy taki moment, że to były zupy rybne, że ona stała w jednym miejscu i po prostu z godziny na godzinę rosła. Jak nie, na przykład tam stałem na 5 metrach, to w pewnym momencie sonda mi pokazywała metr głębokości, bo tak dużo było tej drobnicy. Odkąd zaczęła spadać temperatura wody, drobnica się rozbiła po zbiorniku. No i mamy nowy challenge do szukania ryb. Nie? Tak, no nieustanne szukanie. Tak. Ja tutaj mogę tylko dodać, że właśnie ten rok jest taki dziwny. Z dużą ilością osób rozmawiam, że też mają problem ze złowieniem sandaczy na swoich zbiornikach, no i ten sandacz w tym roku choruje, tak? Choruje być może, że właśnie po tym nie do końca dobrze odbytym tarle, albo tak jak ty mówisz, nie wszystkie osobniki przystąpiły do tego tarła. Wiem, że masz w tym roku... taki swój plan, top 20, czyli 20 ryb złowionych przez klientów powyżej 90 cm. Mam nadzieję, że my do tego dołożymy swoją cegiełkę. Ile ryb zostało w tym roku złowionych 90+? 12. 12 ryb, no to i tak jest piękny wynik. Oczywiście życzymy Ci tego top 20, mam nadzieję, że, no, to, nie że, jest, że to pęknie nie. I że uda Ci się do tego dojść. Jest to poniekąd jakieś moje marzenie, chciałbym to zrobić, ale to nie są proste sprawy, nazwijmy to tak po imieniu, bo po prostu... No ten rok jest całkowicie inny, tak jak mówię, no był moment, że naprawdę myśmy złowili na przestrzeni tam 3 tygodni czerwca, prawie byliśmy na poziomie 9 ryb, takich na powyżej 90, dużo ryb spadło, takich nie mogliśmy podnieść, bo są też takie ryby, z którymi ja tu przegrałem walkę już niejednokrotnie i no zobaczymy, no mam nadzieję, że gdzieś tam uchwycimy ten moment sezonu, że te ryby zaczną żerować, bo na razie to mam takie wrażenie, wszyscy tutaj jakby internet cały mówi, że zima już tuż za plecami, że śniegi pojutrze, po pojutrze i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że sandacze kompletnie nie czytają internetu. To jest pewne w 100%, bo one zachowują się tak, jakby właśnie były, w ogóle nie przygotowywały się do zimy. Albo po prostu mylę się i one żerują w nocy, czego ja już tutaj nie sprawdzam, bo nie łowię w nocy. No ale jakby mam takie doniesienia też, bo tutaj pracuję, łowię tu w gospodarstwie rybackim, więc panowie mówią, że kompletnie nie żerują te ryby, że one nie są pełne i tak dalej, także jest to też jakaś pewna sugestia, że coś się stało takiego, że on nie potrzebuje tego pokarmu aż na tyle, żeby musiał tutaj żerować. Trzeba ten zły moment przeczekać. Sandaczami, ale wiem, że tutaj jeszcze
przy okazji mówiłeś o tych letnich okoniach, o tych wielkich stadach po paręset sztuk łowionych. No, są tu też duże okonie. Takie 40 plus okonie myślę, że są na takim porządku dziennym. Oczywiście, jeżeli żerują, jeżeli są ku temu dobre warunki. Są. Znaczy ja uważam, ja na przykład jako wędkarz, który łowił tam na różnych łowiskach i tak dalej, to uważam, że tutaj chyba spotkałem najzdrowszą populację okonia, dlatego że łowiliśmy na przykład stada. Zresztą to nawet ludzie, chłopaki wędkarze, którzy ze mną łowili, też to podkreślali, że te okonie łowiło się praktycznie we wszystkich wymiarach, w jednym miejscu. Co było bardzo ciekawe, że po prostu łowiliśmy, nawet był taki moment, że było tak jakby warstwami stały te okonie, że zaczynałeś łowić i na przykład dropshot, który jest mega skuteczną metodą, to praktycznie wyciągałeś na niego wszystko, co było tam, nie wiem, 20 do 30, nie? I później musiałeś jakąś cięższą główką, czy cykadą, czy jakimś tam wirującym ogonkiem na 16-gramowym zejść i iść praktycznie przez całym dnie, żeby dostać branie tego większego okonia, takiego 40+. Natomiast wiele pytań tutaj zadają mi wędkarze, czemu nie 50, czemu to ja... No nie wiem, co mam odpowiedzieć, dlatego że wiem, że takie, taka populacja jest i są ogromne okonie, tak jak wiem, że są ogromne sandacze. Ale tak jak mówię, to są osobniki, które rodzą stadami. Nieraz rzucam do takich ryb, próbuję namierzać ich. Z racji tego, że pracuję na hamibirdzie, to mam po prostu bardzo dobre obrazowanie sonaru bocznego, co widziałeś, i często i gęsto najeżdżam ryby, staję i udaje mi się złowić, ale dalej to są takie wyniki 44, 42. Gdzieś jeszcze nie znalazłem tych takich osobników, które sobie chodzą już naprawdę w małych statkach i są naprawdę już ogromnymi okoniami. Mam nadzieję, że jeszcze to się uda. Natomiast sam fakt, jaka jest ogromna ilość tego okonia tutaj, jest niewiarygodny. Dla mnie to jest, ja to nazywam pod tym względem drugą Szwecją. Nie spotkałem takiego łowiska, gdzie po prostu, wiesz, stajesz i z jednego ustawienia, nie że tam podróżujesz po zbiorniku, tylko z jednego ustawienia potrafisz przez cały dzień złowić na przykład 300-400 okoni. I oczywiście rozmiary są różne, bo to jest tak, jakby 25, 30, 35, 42, 40, nieważne. Ważne jest to, że jest ogromny fan. No i cały czas próba przechytrzenia tego większego osobnika. Także po głowie samego konia jest ogromne, naprawdę ogromne, powalające bym powiedział. No to ja Ci życzę tej 50. Mam nadzieję, że nam też się uda coś takiego złowić i jakiegoś dużego konia przyłowić. Także patrzcie, obserwujcie, co tam wyjechało z tej wody. Ja Tobie oczywiście dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że taki film też Wam się podobał. Troszeczkę o jeziorze, ale też troszeczkę o tych sposobach takich najczęściej tu stosowanych przez Roberta pod kątem łowienia sandaczy. Zresztą się wtrąca, ale najważniejsze tam ryby są rybami, ryby się łowi, jest wiele łowisk fajnych w Europie, natomiast istotną jest właśnie ta gospodarka, żebyśmy doszli do takiego, ja bym życzył wszystkim wędkarzom, żebyśmy doszli do takiego czegoś, sobie też życzę, żebyśmy mogli na różnych łowiskach łowić i żeby te sandacze wszędzie były, nie? Bo ta gospodarka na przykład dla mnie jest takim przykładem, ja bardzo często podkreślam w rozmowach z różnymi ludźmi, że jeżeli nie będzie takiej gospodarki, nie będzie się, bo wiadomo, że są gdzieś tam sytuacje te, że jakby mówi się o tych gospodarstwach rybackich, gospodarce rybackiej, tak zwanej rabunkowej, ja to tak nazywam wprost, a są też gospodarki rybackie tak tutaj, czy gdzieś tam w Szwecji, czy gdzie indziej, gdzie naprawdę ten sandacz może być. I co tutaj najważniejsze jest tym, że tutaj cały czas gospodarz dba i to jest ogromny nacisk na to, żeby było tarło naturalne. Oprócz tego uzupełnienia, o którym wspominałem, to jest ogromny nacisk na to, żeby sandacz miał tutaj tarło naturalne, żeby miał wszystkie możliwe warunki do tego, żeby wycierał się to naturalnie. I żeby mu nie przeszkadzać tak naprawdę. Tak. I to jest, tak myślę, tak bardzo ważne przesłanie. My wędkarze też nie jesteśmy bez winy, więc dbajcie o te ryby, wypuszczajcie te ryby, dajcie im się wytrzeć. I po prostu je szanujcie, tak? Tak? Jeżeli my zadbamy o pewne zbiorniki, bo to też często się słyszy, że jakiś zbiornik był sandaczowy, czy jakiś zbiornik był rybny, no ale najechała tam duża chmara wędkarzy, no nie przestrzegali limitów, nie przestrzegali kompletów i ten zbiornik po kilku latach wyparował, więc my też nie jesteśmy bez winy. Zachowajcie umiar w swoim wędkowaniu. No. Także dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się krótko. Pozdrawiam.
sukienkę nawet zakładałem, takie sukienkę. Możesz. Miałem te 92 i 86. Tutaj to jest twardo, a w prawo to jest takie przejście z, jakby z miękkiego na twarde, nie? I one lubią tam wchodzić. Rzucę. Tutaj ja stoję przy podbieraku. Tak. A ja nagrywam. No. Lecimy. No i co? Pierwsza rybka. O, a ładny. Tylko, że na sandaczowym zestawie to tak o. Tak się... Tak, piękny o. Blady. Blady. Gdzieś był na wakacjach. Tak. Albo w pracy był. I się nie opalił. No. Patelniak. Ale ładny. Ale wiesz, fajne branie. Jest pierwsza odczarowana. Ja bym powiedział, że miałem karcza. No. Mówiłem, że zwalmy to na okonie. Pierwsza twoja ryba. A na straszył się jak sam. Pięknie. No dobra, to teraz ja. Powiedział, że okoń. No, że będzie duży okoń. No tak dziwnie zatrzepotał mi łbem, bo nie jest za mnie. Zobacz. Wiesz? Dobry oks, nie? Mówiłem, że zatrzepotał mi łbem. Zobacz, jaki okoń. No to już jest, nawet bym powiedział, że zdjęciowy. Dobra ryba. Tak jakbym go przymierzył, słuchaj, 4 dychy. 40,5. 40,5. No. No. Od początku mówiłem, że okoń. Czułem łbę. Dobra rybka. To teraz odpuściła, ale przysiadła bez brania. Zdjęciowo na pewno. I zmierzymy go. Nie wiem, zobacz, ale grubszy. Też 4 dyszki. 4 dyszki. Tak. No jak one są pociechane. Tak. One są pogryzione przez inne ryby. Na tym bezrybiu druga 40 też cieszy. Najechaliśmy.
A taka ładna była, amerykańska. No była dróżka. Było trochę patyków. Gdzie patyki, tam wyniki. 20 gram. Ale duża przynęta. Jedziemy z koksem. Ale jest pierwszy. Prawie bym spóźnił, ale instynkt łowcy pozwolił mi zaciąć. Patrzyłem na echo, byłem odwrócony do wędy. I nagle zaciąłem, bo poczułem strzał. No jest pierwszy. No i nie jest taki mały. Maluch. Robert mówi, że maluch, więc biorę się do roboty. Czekaj. Widzisz? Prawie bym go nie wpiął. Bo bym się spóźnił. Piękny sandacz z goczał. O, bez listka. Z piękną płetwą. No, zdrowa. Piękna, zdrowa. Dobra, jest. 7,5. Ile? 7,5.